Dzień dobry, witajcie. Jak zapewne wiecie, przepisy zabraniają prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, ale zabraniają także prowadzić pojazd mechaniczny, będąc pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu. Pewnie większości z Was przychodzą w tej chwili do głowy narkotyki czy dopalacze. Oczywiście. Ale nie wszyscy wiedzą, że nie muszą to być substancje czy środki zakazane. Mogą to być na przykład leki. I takim tytułem wstępu zapraszam Was na dzisiejszy materiał filmowy. Badaniu psychologicznemu przeprowadzonemu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem podlega m.in. kierujący motorowerem czy pojazdem silnikowym czy tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Środkiem działającym podobnie do alkoholu może być także lek. Mamy takie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie. I to rozporządzenie precyzuje, czym są te środki działające podobnie do alkoholu. I takimi środkami działającymi podobnie do alkoholu są przede wszystkim opioidy, czyli morfina, kodeina, heroina, metadon, amfetamina i jej analogi, czyli jej pochodne, jak metamfetamina czy ekstazy, kokaina, tetrahydrokanabinole, czyli marihuana, haszysz, no i benzodiazepiny. I benzodiazepiny to jest grupa leków, które mają działanie głównie takie nasenne, uspokajające, przeciwlękowe, przeciwdrgawkowe czy rozluźniające mięśnie. I teraz tak, prowadząc samochód, a będąc pod wpływem którejś z tych substancji, należy liczyć się z tym, że może na prawo jazdy utracić. Co prawda przepisy nie przewidują progów takich dozwolonych dawek, tak jak w przypadku alkoholu, bo w przypadku alkoholu mamy taką sytuację, że jeżeli stężenie alkoholu we krwi zawiera się między 0,2 a 0,5 promila, czyli mówiąc w miligramach między 1/10 a 25/10 mg w 1 decymetrze wydechanego powietrzu, to jest to stan po spożyciu alkoholu. Natomiast stan nietrzeźwości w rozumieniu kodeksu karnego zachodzi wtedy, kiedy zawartość alkoholu we krwi przekracza nam 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 decymetrze sześciennym wydechanego powietrza przekracza te 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tą wartość. I tak jak mówiłam, w przypadku leków nie ma dozwolonego progu. To biegły sądowy będzie miał obowiązek stwierdzić, jaka substancja znajduje się we krwi i co najważniejsze, czy odpowiada to stanowi po użyciu alkoholu, czy nietrzeźwości. Czyli czy mamy do czynienia z wykroczeniem, czy już z przestępstwem. Zagrożeniem dla sprawności psychofizycznej kierowców są leki nasenne i uspokajające. Przez co najmniej 24 godziny od zażycia benzodiazepin nie należy prowadzić samochodu oraz obsługiwać maszyn. Czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli na przykład równocześnie przyjmujemy inne leki. Także jeżeli ktoś przyjmuje leki z tej grupy, to powinien przede wszystkim zapytać lekarza czy farmaceutę o to, czym w ogóle może prowadzić po nich pojazd mechaniczny. Można także szukać takiej informacji na ulotce dołączonej do leku. Generalnie bierzesz leki, sprawdź, czy możesz po nich prowadzić. Tym bardziej, że ryzyko spowodowania wypadku jest takie samo pod wpływem benzodiazepin, jak przy stężeniu alkoholu we krwi na poziomie 0,5 promila do 0,9 promila. Benzodiazepiny wpływają na wzrost ryzyka wystąpienia wypadku drogowego, zwłaszcza jeżeli ich stosowaniu towarzyszy spożywanie alkoholu. I z taką refleksją Was zostawiam. Do usłyszenia, do zobaczenia.